Jakby mamy dwa epizody, czyli jedno to jest pożar połączony z ewakuacją, konieczność użycia drabiny mechanicznej dla osób, których dym odciął drogę ewakuacyjną, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób, które zatruły się toksycznymi produktami spalania. A jakby wychodząc z tego założenia, że służby ratownicze muszą być przygotowane na najgorsze, połączyliśmy to jeszcze właśnie z tym motywem, iż do szpitala samochodem zgłasza się 5 osób, które są potencjalnie nosicielami wirusa Ebola. Czyli procedura jakby wdrożona na szczeblu centralnym, ponieważ to koordynatorem jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są pewne wytyczne dla wszystkich służb MSW i szpitali. Te osoby przed przyjęciem, bo jest podejrzenie, że są zakażone, więc przed przyjęciem w ogóle na SOR muszą zostać poddane dekontaminacji. Dekontaminacje przechodzą w specjalnym ciągu dekontaminacyjnym, w specjalnych kabinach stworzonych przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i dopiero po zakończeniu tej dekontaminacji mogą trafić na SOR. To wytłumaczmy jeszcze, co to jest ta dekontaminacja. Dekontaminacja, trudne słowo, ale tak naprawdę to jest nic innego, jak tylko przeczyszczenie dokładnie sprzętu i ludzi dużą ilością wody z dodatkiem środka biobójczego w tym przypadku, Parasafe'u. W Krakowie dwa szpitale przyjmują pacjentów właśnie zakaźnych. To jest szpital Rzeźnia-Ostrzyńskiego i szpital Jana Pawła. Panie doktorze, przepraszam, to przyznam. Wszyscy nie załatwili. Kombinezon nie wytrzymał. Powinniście ich dawać maskę od razu, nie powinni wychodzić tak. Bez masek. Bez masek. Jeszcze macie tam więcej?